Na szczycie jest około 8-8,5 tysiąca ludzi, którzy kierują całym światem. Wtedy myślałem, że byłoby cudownie być na tak wysokiej pozycji. Że większość tych ludzi wyznaje pewną dość niszową religię. Tak jak masz katolików, protestantów i różne religie, tak ci ludzie, większość z nich, byli satanistami. I możesz mówić, religia jest bajką dla dzieci, Bóg nie istnieje, nic z tego nie jest prawdą. Ale dla tych ludzi to jest prawda i rzeczywistość. Służą czemuś niefizycznemu. Zwą go Lucyferem. Ale pewnego razu mnie zaproszono i z tego powodu o tym wszystkim zdecydowałem się powiedzieć. Zaproszono mnie, bym uczestniczył w składaniu ofiar. Miało to miejsce za granicą. To był właśnie mój punkt zwrotny. Dzieci. Kazano ci to zrobić? Tak. I nie byłem w stanie. Czy chcesz zrobić krótką przerwę? Nie. Po tym zdarzeniu powoli zacząłem się łamać. Chodzi. Wszystko, co warto wiedzieć o świecie, można zrozumieć, podążając za pieniądzem. To w sumie najważniejsze. Każdy może sobie gadać, ale patrz, gdzie idą pieniądze, a znajdziesz prawdę w stronie. Ludzie myślą, że na świecie są dwie przeciwstawne strony, dobrzy i źli, lecz na tym wyższym poziomie to jest tylko gra i oni wszyscy razem ze sobą współpracują. Muszą trzymać się reguł, które sami stworzyli. Po to, by stłumić resztę społeczeństwa, po to, by na szczycie nie było zbyt tłoczno. Dlatego właśnie muszą się trzymać swoich własnych reguł. Czyli musisz służyć i zadowalać wszystkie te grupy, nawet organizacje terrorystyczne? Tak. Mój Boże. Na tym polegała moja praca. Istna żonglerka w rzeczy samej. Jedną z rzeczy, którą odkryłem, o której wcześniej nie wiedziałem, chodzi o służby specjalne, myślę, że są po to, by służyć ludziom i ich chronić, że chronią państwo, w rzeczywistości jednak. Są one organizacjami przestępczymi. By być precyzyjnym, cały system taki jest. Mówię o finansowaniu i tworzeniu wojen, czyli o sprowadzaniu ogromu nieszczęść na tym świecie. Chodzi o wiele konfliktów. I wtedy myślisz sobie, gdyby tylko ludzie wiedzieli, jaki świat jest naprawdę. Służby specjalne nie zatrzymają się przed niczym. Niczym, dosłownie niczym. Oni też mają swoje ukryte przepływy pieniędzy, bo kiedy handlują narkotykami, bronią czy ludźmi, to te pieniądze muszą gdzieś iść. Wszystko musi być sfinansowane. Czy możesz to potwierdzić, że służby to wszystko robią? Tak, wszystkie służby to robią. Każdego kraju. To, jakim widzimy świat, jest tylko iluzją, w którą ludzie wierzą. Pamiętasz ten wielki kontrakt związany z Lirą? Tak. I wtedy mówią. A wiesz, że właściciel popełnił samobójstwo i zostawił rodzinę? Tego typu rzeczy. I wtedy się śmialiśmy z tego. Ha, ha, ha. Wszyscy się śmieliśmy. Patrzyliśmy z góry na ludzi. Szydziliśmy z nich. Byli tylko odpadem. Wszystko było dla nas bezwartościową górą śmieci. Natura, planeta, dla nas wszystko to mogło spłonąć, zniszczyć, jak bezużyteczne pasożyty. Ważne było tylko, by osiągać cele, by wciąż wzrastać. Wielu z moich kolegów skończyło w nałogach. Ja nie, ale może też powinienem był. Może lepiej, że nie. Z perspektywy czasu to wiem. Wszystko to było coś. To było coś i cieszę się, że wciąż żyję. Czasem te okropne rzeczy zaczęły mnie zżerać od środka. Czy możesz podać jakieś przykłady? Bo wyczuwam, że ciebie też spotkały jakieś okrucieństwo. Tak, ale trudno mi na ten temat rozmawiać. Widzę, ale możesz się podzielić czymkolwiek, na co jesteś gotów. Tak, mówię tylko o tych rzeczach, o których chcę powiedzieć, ale wiąże się to z ogromnymi emocjami. I odtąd nie trzymam sumienia w zamrażarce, bardzo mnie to boli. Rozumiem, mnie też to porusza. Czy możesz mi powiedzieć o tym, co było najgorsze? O tym punkcie zwrotnym, który całkowicie zmienił twoją sytuację. Cóż, początek końca był taki. Wsiąkasz tak głęboko w te kręgi i podpisujesz dożywotni kontrakt, choć nie własną krwią, nic z tych rzeczy. Zobowiązujesz się nigdy nic z tego nie ujawnić. Nas, firm, organizacji, ludzi. Myślę, że tylko z tego powodu wciąż jeszcze żyją. Musisz otrzymać tej umowy, jeśli umowa o tych najgorszych rzeczach, o jakich doświadczyłem, wspominam sytuacje, które spowodowały usterki w zamrażarce, moje sumienie zaczęło się wyłaniać. Przedstawmy to tak. Szkoliłem się na psychopatę i nie dałem rady. Nie ukończyłem szkolenia, nie zostałem psychopatą. Wróciło moje sumienie i najtrudniejszym momentem było to, przez to, że miałem taki wysoki status tam, byłem człowiekiem sukcesu. Zaufali mi ludzie, grający na bardzo wysokim poziomie. Muszę być tu bardzo ostrożny.
ważne. Większość tych ludzi wyznaje pewną dość niszową religię. Tak jak masz katolików, protestantów i różne religie, tak ci ludzie, większość z nich byli satanistami. I możesz mówić, religia jest bajką dla dzieci, Bóg nie istnieje, nic z tego nie jest prawdą. Ale dla tych ludzi to jest prawda i rzeczywistość. Służą czemuś niefizycznemu. Zwą go Lucyferem. I ja też byłem w kontakcie z tymi kręgami. Tylko ja się z tego podśmiewałem. Dla mnie to byli tylko klienci, więc uczęszczałem do miejsc zwanych kościołami szatana. Czyli teraz mówisz o satanizmie? Tak. Chodziłem do tych kościołów jako gość. Czasem wpadałem. Odprawiali swoje święte różne msze z gołymi kobietami, alkoholem i tak dalej. Była to dla mnie pewnego rodzaju rozrywka. Nie wierzyłem nic z tych rzeczy i nawet nie sądziłem, że robili to na serio. Dla ciebie to był tylko spektakl? Tak. Uważam, że prawdziwa ciemność i zło jest w samych ludziach. Wtedy jeszcze nie połączyłem tego wszystkiego w całość. Byłem gościem w tych kręgach i traktowałem to jako rodzaj rozrywki. Wszystkie te nagie kobiety i inne rzeczy. To było dobre życie. Ale pewnego razu mnie zaproszono i z tego powodu o tym wszystkim zdecydowałem się powiedzieć. Zaproszono mnie, bym uczestniczył w składaniu ofiar. Miało to miejsce za granicą. To był właśnie mój punkt zwrotny. Dzieci. Kazano ci to zrobić? Tak. I nie byłem w stanie. Czy chcesz zrobić krótką przerwę? Nie. Po tym zdarzeniu powoli zacząłem się łamać. Sam przeszedłem przez wiele jako dziecko. I naprawdę głęboko to mnie dotknęło. Wszystko się nagle zmieniło. Ale to jest świat, do którego wszedłem. Wtedy zacząłem odmawiać zlecenia w ramach moich pracy. Nie byłem już w stanie tego dalej robić. Z tych samych powodów stałem się zagrożeniem. Nie byłem już w stanie poprawnie funkcjonować w tym świecie. Coraz gorzej mi wszystko szło i zacząłem odmawiać wykonywania zleceń. Przestałem w tym brać udział. Celem końcowym tego wszystkiego w tym świecie jest, by mieć każdego w kieszeni, by każdego móc szantażować. A szantażowanie mnie okazało się dość trudne. Chcieli to osiągnąć poprzez te dzieci. I to mnie złamało. To, co mówisz, chyba też się dzieje w polityce. Jeśli to wygooglujesz, znajdziesz zeznania ludzi z całego świata, że to się wszędzie dzieje. Ten świat nie jest bajką. Niestety prawda jest taka, że na całym świecie oni to robią od tysięcy lat. Zgłębiałem kiedyś teologię i nawet w Biblii można znaleźć odniesienia do tych praktyk. To wszystko jest istotne. Przez to stałem się osobą wierzącą, bo zdałem sobie sprawę, że jest coś, co umyka ludzkiemu oku, że istnieje świat niematerialny. I jest on prawdziwy. Istnieje ciemna moc, jak i manifestacja światła. Oddałem się zgłębianiu teologii po to, by to wszystko pojąć. I chyba też psychologii, o ile się nie mylę. Tak, ale ją zgłębiałem też już dużo wcześniej, bo dzięki znajomości psychologii rynków i psychologii tłumu byłem w stanie manipulować sytuacją dla osiągnięcia zysków. To jest przerażające, bo jeśli zgłębiasz tę kwestię, na przykład Instytut Utrawisto Kontroli Umysłów, programów MK Ultra, Monarch i podobne, tak, to prawda, ale to wszystko było częścią mojej pracy. Szkoląc się do tego zawodu, musiałem zgłębić te kwestie. Bo kiedy tworzysz kontrakty, to musisz też umieć manipulować mediami. Musisz manipulować na wielu frontach, bo nie może nic tak wyglądać, jak naprawdę jest. Wszystko musi coś udawać. Udawać coś zupełnie innego. Widzisz społeczeństwo jak stado baranów. Stawiasz kilka psów pasterskich i możesz stado prowadzić, gdzie zechcesz. I szczerze mówiąc, wciąż widzę, jak to się dzieje wokół. Ludzie wciąż są sterowani przy użyciu tych samych systemów i metod, których my używamy. To wciąż działa. Ludzie wciąż nie rozumieją, jak ten świat działa. Wciąż są na poziomie, na którym ważne jest tylko, by mieć na stole piwo. Są całkowicie pochłonięci sobą, działają kierowani instynktem. Jest to oczywiście część programu. Wyraźnie to widać, jak banalnie proste jest sterowanie ludźmi. Widzisz to, kiedy jesteś osobą, która pociąga za sznurki. Psychologia tłumu? Tak. Oni są przepełnieni nienawiścią i gniewem. Z całych sił nienawidzą. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Jest to siła nieustannie dążąca do zagłady. Ona nas nienawidzi. Ona nienawidzi stworzenia, nienawidzi życia. Ta siła zrobi wszystko, by nas kompletnie unicestwić. A sposobem, by tego dokonać, jest podział ludzkości. Dziel i rządź. Oto jest prawda. Ludzkość jest manifestacją światła. To jest prawdziwe stworzenie. Dopóki więc dzielisz ich na różne partie według koloru skóry i tak dalej, wtedy z lucyferiańskiego punktu widzenia osłabiasz siły swojego wroga. Tłumisz ich prawdziwą moc. Nie mają jak się bronić. Czy do tej piramidy? O tych 8,5 tysiąca osób, czy możesz nam zdradzić, w jaki sposób działają oni teraz? Tak, oczywiście, tych 8,5 tysiąca osób wykorzystuje system finansowy. System finansowy opiera się na bankach i pieniądzach, z których korzystamy na co dzień.
Mechanizm, z którego korzystają, to faktycznie system na kształt piramidy. Na szczycie jest, tak jak mówiłem, 8,5 tysiąca osób, a zaraz pod nim jest instytucja.